Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam bardziej szczegółowo na temat ładowarki EverActive NC1000. Skupimy się tutaj głównie na bardziej zaawansowanych funkcjach, których działanie wyjaśni Wam Mariusz. Cześć! Zgodnie z obietnicami, w tym odcinku przedstawimy ładowarkę EverActive NC1000 w nieco innym świetle. W pierwszym odcinku skupiliśmy się na ogólnym przedstawieniu ładowarki oraz podstawowym jej funkcjonowaniu. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, link możecie znaleźć pod filmikiem w opisie. W tym odcinku postaram się wytłumaczyć i pokazać zaawansowane funkcje, jakie NC1000 ma do zaoferowania. Do testów wykorzystamy akumulatorki EverActive z serii Silver oraz Professional. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. NC1000 jest mikroprocesorową ładowarką do akumulatorków niklowo-wodorkowych w rozmiarach podwójnego oraz potrójnego A. Posiada 4 niezależne kanały oraz wyświetlacz LCD. Poza podstawową funkcją ładowania mamy także tryb rozładowania discharge, tryb odświeżania refresh oraz tryb testowania test. Może wyjaśnisz widzom, na czym polega tryb rozładowania? Okej. Tryb rozładowania, z angielskiego discharge, jest drugą funkcją po domyślnym trybie ładowania, a wybierzemy go poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku mode. Do wyboru mamy 4 prądy rozładowania: 100, 250, 350 oraz 500 mA. Domyślny prąd rozładowania to 250 mA. Ten tryb w ładowarce NC1000 Plus działa inaczej niż w ładowarkach starej generacji. Niegdyś regułą było, że ładowarki w tym trybie zaczynały od rozładowania akumulatorka, a następnie jego automatycznego ładowania do pełna. Na koniec popularne ładowarki podawały liczbę miliamperogodzin potrzebnych do naładowania takiego akumulatora do pełna, co nie niosło ze sobą żadnej miarodajnej informacji o jego kondycji. Ten tryb miał za zadanie nie dopuścić do wystąpienia widocznego efektu pamięci w starych akumulatorach niklowo-kadmowych. W przypadku ogólnodostępnych akumulatorków niklowo-wodorkowych nie ma tak istotnego problemu, jakim był niegdyś efekt pamięci. A nadużywanie takiego zaprogramowanego trybu rozładowania może prowadzić do dużo szybszej degradacji akumulatorków. W modelu NC1000 Plus ładowarka rozpoczyna od rozładowania akumulatorka do napięcia 0,9 V i po skończonym procesie nie ładuje ponownie akumulatora do pełna. Ten tryb jest skrojony dla zaawansowanych użytkowników i zniechęca do każdorazowego, szkodliwego dla akumulatorka niklowo-wodorkowego rozładowania przed ładowaniem. Zdecydowaną przewagą tak zaimplementowanego trybu rozładowania jest duża liczba zwracanych informacji o kondycji naszego akumulatorka. Jesteśmy w stanie sprawdzić na przykład pozostałą pojemność akumulatora wyjętego z urządzenia, które już nie chce na nim działać. Możemy także sprawdzić pojemność akumulatorka po dłuższym leżakowaniu i ocenić jego stopień samorozładowania. Tą funkcję można wykorzystać także dla porównawczego pomiaru pojemności baterii alkalicznych. Ładowarka w tym trybie mierzy użytkową pojemność z rozładowania zainstalowanego ogniwa. Pomiar napięcia i terminacja całego procesu dokonywana jest pod obciążeniem, co daje nam naprawdę potężne narzędzie diagnostyczne jak na możliwości tak małej konsumenckiej ładowarki. Proces rozładowania pozwala na wykrycie wielu anomalii, jak na przykład bardzo wysoką rezystancję wewnętrzną akumulatorka, niewystarczającą wydajność czy niekompatybilność akumulatorka z posiadanym przez nas urządzeniem. Po zakończeniu trybu rozładowania ładowarka wyświetli zera, a zmierzone wartości możemy wyświetlić za pomocą przycisku Display. Przejdźmy może teraz do trybu odświeżania. Przechodzimy zatem do odświeżania, formowania, z angielskiego refresh. Ten tryb jest trzecią funkcją po trybie ładowania. Polega on na kilkukrotnym rozładowaniu oraz ładowaniu akumulatora w celu osiągnięcia jego maksymalnej pojemności oraz wydajności. W tym przypadku wybieramy tylko prąd rozładowania. Prąd ładowania będzie zawsze dwukrotnie wyższy od zadanego prądu rozładowania. Tutaj przypomnę, aby pamiętać o odpowiednio wysokim wynikowym prądzie ładowania, nie niższym jak 20% deklarowanej pojemności akumulatorka. Jest to bardzo przydatny tryb, który pomoże uformować nowe akumulatorki albo da drugie życie starym, już lekko zużytym akumulatorom. O tyle, o ile nowe akumulatorki niklowo-wodorkowe nie posiadają efektu pamięci, jakich starsze niklowo-kadmowe odpowiedniki, zdarza się im taka przypadłość jak efekt leniwego ogniwa, które objawia się obniżeniem napięcia roboczego. Funkcja Refresh przychodzi tutaj z pomocą.
Dzięki niej możemy szybko i sprawnie taki akumulator przywrócić do swojej świetności. Na koniec całego cyklu ładowarka pozwoli na wyświetlanie najwyższej pojemności akumulatora z procesu rozładowania, jaką udało jej się uzyskać. Sam proces rozładowania w tym trybie i jego terminacja wraz ze sposobem pomiaru są takie same jak w omawianym wcześniej trybie rozładowania, czyli discharge. Z uwagi, że cały proces wymaga zwykle co najmniej 3 cykli rozładowania i ładowania, potrzebna jest na to duża ilość czasu, nawet kilka dni, w zależności od ustawienia wartości prądu. Po zakończeniu całego procesu akumulator będzie w pełni naładowany, a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie full. Odczyt konkretnych zmierzonych wartości jest możliwy poprzez naciśnięcie przycisku display. Pozostał nam już tylko tryb testowania. Do czego on służy? W trybie testu ładowarka najpierw będzie ładowała akumulatorek do pełna, wybranym przez nas prądem, a mamy ich do wyboru aż 4, 200, 500, 700 oraz 1000 mA. Po czym ten akumulatorek będzie rozładowywać połowę wybranego przez nas wcześniej prądu ładowania. Jeszcze raz przypomnę, aby pamiętać o odpowiednio wysokim wynikowym prądzie ładowania. Nie niższym jak 20% deklarowanej wartości pojemności akumulatorka. Wybierając na przykład ładowanie prądem 500 mA, rozładowanie będzie prądem 250 mA. Po rozładowaniu akumulatorka do poziomu 0,9 V, ładowarka ponownie rozpocznie proces ładowania wybranym przez nas wcześniej prądem ładowania. Po zakończeniu drugiego etapu rozładowania możliwe jest już wyświetlanie zmierzonej pojemności za pomocą przycisku display. Na koniec całego procesu ładowarka wyświetli napis full. Ten tryb pozwala relatywnie szybko i sprawnie określić rzeczywistą pełną pojemność naszego akumulatorka. Pamiętajmy jedynie, że w szczególności nowe akumulatorki lub takie długo nieużywane albo bardzo słabo eksploatowane mogą wymagać kilku pełnych cykli ładowania i rozładowania, zanim osiągną optymalną wydajność. Dziękuję Ci bardzo. Naszych widzów zachęcamy do subskrybowania i obserwowania naszego kanału. Jeśli macie jakieś pytania i uwagi, to zachęcamy do komentowania filmu. Dla tego modelu planujemy kolejny odcinek z omówieniem najczęściej zadawanych pytań oraz wątpliwościami związanymi z obsługą ładowarki. Macie jakieś szczególne pytania? Zapraszamy do pozostawienia komentarza. Do zobaczenia!